Wielu z nas nie spożywa zalecanych ilości magnezu, przy czym muszę podkreślić, że bardzo często mamy do czynienia z tak zwanym subklinicznym niedoborem magnezu, czyli sytuacją, gdy nie pojawiają się zauważalne objawy, a deficyt tego pierwiastka w naszym ciele po cichu powoduje szereg szkodliwych zmian, w tym sprzyja zaburzeniu pracy układu krwionośnego i nerwowego. Dlatego przygotowałem dla Państwa ranking produktów najbogatszych w magnez, po które w mojej ocenie warto regularnie sięgać, zarówno prewencyjnie, aby nie dopuścić do jego deficytu, jak również terapeutycznie, aby uzupełnić jego niedobór. Zanim przejdę do wyjaśnienia w jakich produktach znajdziemy najwięcej magnezu i jakie to są konkretne ilości, to aby mieli Państwo punkt odniesienia powiem, ile wynosi nasze podstawowe dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek. Otóż kobiety powinny dostarczać każdego dnia 320 mg magnezu, zaś mężczyźni nieco więcej po 420 mg. Uśredniając, można przyjąć jedną wartość, czyli 375 mg na dobę. I to właśnie do tej ilości będę odnosił zawartość magnezu w poszczególnych produktach. Jednocześnie chciałbym też podkreślić, że jeśli zmagamy się z niedoborem magnezu lub chcemy odnieść zauważalne korzyści zdrowotne, które dostarcza ten pierwiastek, to oczywiście dobrze jest sięgnąć po jeszcze większe ilości tego składnika. Spodziewam się, że dla niektórych osób pewnym zaskoczeniem jest to, że pierwsze miejsce na dzisiejszej liście zajęła woda. Oczywiście nie mam tu na myśli zwykłej wody, a specjalną wodę o bardzo wysokiej mineralizacji. Mowa bowiem o wodzie o nazwie Donat Magnes. Z uwagi na to, że poziom wszystkich składników mineralnych przekracza w niej 4000 mg na litr, to wada ta jest klasyfikowana jako woda lecznicza. W jednym litrze tej wody znajduje się aż 1000 mg magnezu. Przy czym z uwagi na wysoki poziom mineralizacji zalecane jest spożycie nie więcej niż około 400 ml na dobę, czyli około dwie szklanki. Producent wspomnianej wody wskazuje, aby omawianą wodę spożywać trzy razy dziennie. Rano na w ilości 200 ml, czyli około jednej szklanki, następnie przed drugim śniadaniem w ilości 100 ml, czyli pół szklanki i trzeci raz przed obiadem lub przed snem, również w ilości pół szklanki. Jedna szklanka tej wody dostarcza nam 200 mg magnezu, czyli aż połowę dobowego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Z kolei dzienna porcja, czyli łącznie dwie szklanki, to aż 400 mg magnezu, czyli nieco ponad 100% dziennej porcji magnezu, jaką powinniśmy dostarczyć swojemu organizmowi. Wychodzi więc na to, że wystarczy spożywać dwie szklanki wody donat magnes, aby w pełni zaspokoić podstawowe zapotrzebowanie naszego ciała na magnez. W mojej ocenie warto jednak znacznie ograniczyć spożycie tej wody w stosunku do zaleceń producenta i sięgnąć również po inne źródła magnezu, o których za chwilę powiem, a które dostarczą nam przy okazji jeszcze wielu innych cennych składników. Od razu, jako ciekawostkę, też powiem, że różnego rodzaju wody odznaczają się bardzo dobrą biodostępnością magnezu, czyli magnez w nich obecny w wysokim stopniu jest przyswajany przez nasz organizm, co zostało jednoznacznie potwierdzone w wielu badaniach naukowych. Jednocześnie chciałbym też zwrócić uwagę na to, że woda Donat Magnes jest dość trudno dostępna w sklepach stacjonarnych, ale w internecie bez przeszkód ją Państwo dostaną. Tak jak zasugerowałem, nie należy polegać na jednym źródle magnezu, czyli w tym przypadku na omawianej wodzie. Oznacza to, że jeśli rozważamy stosowanie tej wody, to jej spożycie powinno być adekwatne do dostarczanego magnezu również z innych źródeł tego pierwiastka. Dodatkowo też, jeśli dzięki rewizji swojej diety wiemy, że może nam brakować np. 80 czy 100 mg magnezu, to zamiast sięgać wtedy po suplementy, możemy właśnie skorzystać z omawianej wody w celu jego uzupełnienia. Na drugim miejscu znalazła się kasza gryczana niepalona. Cechuje się ona wyższą wartością odżywczą niż kasza gryczana palona. Do tego charakteryzuje się ona bardziej delikatnym, mniej intensywnym smakiem, co dla wielu osób może okazać się dużym atutem. Jednak to, co nas najbardziej w tym momencie interesuje, to to, że zawiera ona bardzo wysokie ilości magnezu. W 100 gramach mamy aż 230 mg tego pierwiastka. Za jedną standardową porcję przyjąłem 75 gramów, czyli 3 czwarte woreczka kaszy gryczanej. Taka ilość kaszy dostarczy nam 200 mg magnezu, czyli 50% dobowego zapotrzebowania, co oznacza bardzo dobry wynik. Uprzedzając możliwe komentarze, od razu chcę podkreślić, że nie zachęcam do spożywania kaszy gryczanej w woreczkach, a odniosłem dzienną porcję do woreczka, ponieważ tak łatwiej było mi zwizualizować Państwu, ile to jest 75 gramów. Przejdźmy teraz do miejsca trzeciego, które również przypadło wodzie. Tym razem mowa tu o wodzie o nazwie słotwinka, która również jest klasyfikowana jako woda lecznicza. W jednej szklance takiej wody mamy 65 mg magnezu. A zalecane spożycie to 3 razy po jednej szklance dziennie. Łącznie więc mamy 195 mg magnezu, czyli jest to niemal taka sama ilość jak w przypadku porcji kaszy gryczanej. W efekcie stosując 3 szklanki słodfinki pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na magnez w około 50%. Producent wskazuje, aby wspomnianą wodę pić po jednej szklance na pół godziny przed posiłkiem i jednocześnie nie zaleca, aby na godzinę przed piciem spożywać surowe warzywa i owoce. Pozostając jeszcze na chwilę w temacie wód, na czwartym miejscu znalazła się woda niegazowana, średnio zmineralizowana o nazwie magnezja. Tu dodam, że w porównaniu do dwóch wcześniej wspomnianych wód, nie ma ona statusu wody leczniczej i jest o wiele łatwiej dostępna w sklepach stacjonarnych, w tym przede wszystkim w różnych sieciach hipermarketów. Jeśli chodzi o zawartość magnezu, to kształtuje się ona na poziomie 40 mg w jednej szklance. Aby zachować pewne proporcje, to uznajmy, że dzienna porcja takiej wody to trzy szklanki, co daje nam 120 mg magnezu, co z kolei stanowi 34% dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Piąte miejsce to dobra informacja dla osób, które w trakcie dnia lubią sięgać po drobne przekąski, a to dlatego, że bardzo dobrym źródłem magnezu są pestki dyni. W jednej garści tych pestek, co możemy uznać za jedną porcję, znajduje się aż 110 mg magnezu. Oznacza to, że spożywając zaledwie jedną garść pestek dyni dostarczamy 29% łącznej puli magnezu, jaką powinniśmy spożyć w ciągu dnia. Jednocześnie warto wiedzieć, że pestki dyni to nie tylko rezerwuar magnezu, ale zawierają one jeszcze inne dobroczynne składniki. Przede wszystkim są one również zasobne w cynk, mangan, a także żelazo. Jeśli ktoś z Państwa jest miłośnikiem kasz, to warto wiedzieć, że poza kaszą gryczaną, zasobna w magnes jest również kasza jęczmienna, która zajęła szóstą lokatę. Przy czym ważne jest, aby wybierać kaszę jęczmienną-pęczak, bo to właśnie ona cechuje się wysoką wartością odżywczą. Tu za jedną porcję również uznajmy 75 gramów, czyli 3 czwarte woreczka. Dostarczy nam ona 100 mg omawianego pierwiastka. Co prawda, jest to dwukrotnie mniej w porównaniu do kaszy gryczanej niepalonej, ale jednocześnie jest to wciąż jak najbardziej zadowalająca ilość. Ta jedna porcja kaszy jęczmiennej Pęczak pokrywa dzienne zapotrzebowanie na magnez w 27%. Tuż za kaszą jęczmienną znalazł się ryż brązowy. W takiej samej porcji ryżu, czyli 3 czwartych woreczka znajduje się 90 mg magnezu, czyli niewiele mniej od wspomnianej kaszy włączając do diety taką ilość ryżu zaspokajamy podstawowe zapotrzebowanie na magnez w 24% od razu też powiem że poza magnezem w ryżu brązowym znajdziemy też zadowalające ilości potasu manganu selenu a także witamin z grupy b w tym przede wszystkim witaminy b1 niacyny czyli witaminy b3 oraz witaminy b6 w tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że ryż brązowy, jak zresztą wiele innych produktów roślinnych, zawiera związki wiążące składniki mineralne, w tym magnez, przez co wchłanianie pierwiastków z tego typu żywności jest ograniczone. To tylko potwierdza ogólne zalecenie, aby zadbać o urozmaicenie naszej diety i sięgać po różne produkty spożywcze. Mówiąc o dobrych źródłach magnezu, nie sposób nie wspomnieć też o migdałach, które w dzisiejszym rankingu znalazły się na pozycji ósmej. Wystarczy bowiem spożyć zaledwie jedną garść migdałów, aby dostarczyć aż 80 mg magnezu, co stanowi 21% dobowego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Osobiście uważam, że migdały, podobnie jak wymienione wcześniej pestki dyni, są bardzo zdrową przekąską, po którą warto regularnie sięgać. Zawierają one nie tylko dużo magnezu, ale jednocześnie są zasobne w fapń, potas oraz mangan, jak również są doskonałym źródłem witaminy E, określanej mianem witaminy młodości. Do tego jedna garść migdałów dostarcza 3,5 g błonnika, co stanowi wysoce zadowalającą ilość. A jest to tym bardziej istotne, ponieważ wielu z nas spożywa zbyt mało tego składnika. Co więcej, jedno z najnowszych opracowań naukowych dowiodło, że migdały są wysoce cenne dla naszego układu krążenia. A to dlatego, że obniżają skurczowe ciśnienie krwi, redukują poziom trójglicerydów, a także obniżają poziom tzw. zwanego nie HDL, w tym również lipoprotein o bardzo niskiej gęstości, które są zapisywane w skrócie jako VLDL. A to oznacza, że migdały wykazują działanie przeciwmiażdżycowe. Pozostając jeszcze w temacie przekąsek, dziewiąte miejsce zajęły nasiona słonecznika. Na potrzeby wykonania obliczeń przyjąłem, że jedna porcja to dwie łyżki nasion, czyli 20 gramów. I sięgając po taką ilość, dostarczymy naszemu organizmowi 70 mg magnezu, czyli niemal tyle samo, co spożywając jedną garść migdałów. Będąc jednak dokładnym, mogę powiedzieć, że za sprawą tych dwóch łyżek nasion słonecznika pokrywamy dobowe zapotrzebowanie na magnez w 19%. Podobnie jak to było w przypadku migdałów, również i słonecznik poza magnezem zawiera szereg związków prozdrowotnych, w tym głównie witaminę E. Ponadto w nasionach słonecznika znajdziemy też stosunkowo dużo selenu, manganu i miedzi. Od razu też powiem, że obok nasion słonecznika na wspomnianym dziewiątym miejscu znalazły się również nasiona chia, które zawierają tyle samo magnezu. Pierwszą dziesiątkę produktów najbogatszych w magnez zamyka chleb żytni razowy na zakwasie. W jego przypadku za jedną porcję możemy przyjąć trzy kromki, które łącznie ważą 90 gramów. W tych trzech kromkach znajduje się zaś 60 mg magnezu, co stanowi 16% dobowego zapotrzebowania na ten składnik. Mogłoby się wydawać, że jest to stosunkowo mało, ale jeśli w ciągu dnia w naszej jadłospisie regularnie będą pojawiać się tego typu produkty, to z pewnością dostarczymy naszemu organizmowi potrzebną pulę magnezu. Mówiąc o chlebie żytnim razowym, chciałbym podkreślić, że najlepiej by było, gdybyśmy wybrali właśnie wersję na zakwasie. Wynika to m.in. z tego, że podczas produkcji takiego pieczywa dochodzi do znacznego obniżenia poziomu fitynianów, czyli składników antyodżywczych utrudniających wchłanianie niektórych związków pokarmowych, w tym składników mineralnych. Mam tu na myśli redukcję fitynianów nawet aż o 90%. W efekcie magnes obecny w chlebie razowym na zakwasie będzie wchłaniał się w naszym przewodzie pokarmowym o wiele lepiej, niż gdybyśmy sięgnęli po jego odpowiednik bez zakwasu. Poza tym pieczywo na zakwasie zawiera też więcej witamin z grupy B, w tym szczególnie cennych folianów, jak również cechuje się niższym indeksem glikemicznym, czyli nie podnosi on aż tak znacząco i gwałtownie poziomu cukru we krwi po spożyciu w porównaniu do zwykłego pieczywa. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.doktorbartek.plukośnik dziennik Jeśli mowa o produktach zawierających magnes, to warto też wspomnieć o suchych nasionach roślin strączkowych. W tej grupie produktów należy szczególnie zwrócić uwagę na fasolę białą. W jej przypadku za jedną porcję przyjąłem trzy łyżki nasion suchych przed moczeniem i przed ugotowaniem. W takiej porcji znajduje się 50 mg magnezu, czyli 13% z tego, ile powinniśmy dostarczać magnezu każdego dnia. Może i nie jest to zawrotna ilość, ale wciąż jest ona zadowalająca i uważam, że warto włączać fasolę białą do jadłospisu, jeśli zależy nam na podniesieniu stężenia magnezu w organizmie. Pamiętajmy też o tym, że fasola biała jest również źródłem wielu innych wartościowych składników pokarmowych, w tym głównie błonnika, potasu, żelaza oraz folianów, czyli witaminy B9. Jako ciekawostkę też powiem, że najnowsza praca z 2023 roku pokazała, że osoby, które regularnie spożywają strączki w tym właśnie białą fasolę, rzadziej umierają przedwcześnie z powodu różnych chorób. Na kolejnym miejscu znalazły się orzechy laskowe i włoskie. Właściwie mogłyby one zająć miejsce egzekwo z fasolą białą, ponieważ zawierają niemal identyczną ilość magnezu. Zachowując jednak aptekarską precyzję, mogę powiedzieć, że w jednej standardowej porcji, czyli w jednej garści tych orzechów, mamy 48 mg magnezu, co pozwala pokryć dzienne zapotrzebowanie na omawiany pierwiastek w niespełna 13%. Po orzechy włoskie i laskowe warto sięgać oczywiście nie tylko z uwagi na obecność w nich magnezu. Przeprowadzone badania naukowe jednoznacznie dowiodły, że spożywanie wspomnianych orzechów wiąże się z szeregiem korzyści zdrowotnych. Mam tu na myśli przede wszystkim usprawnienie funkcjonowania naczyń krwionośnych oraz redukcję trójglicerydów i to nawet o 11 mg na decylitr. Co więcej, eksperci dowiedli, że osoby, które regularnie spożywają orzechy mają mniejsze ryzyko rozwoju choroby wieńcowej o 34% i udarów mózgu o 10%. Do tego szereg prac naukowych wskazuje, że częste sięganie po orzechy wiąże się z lepszą sprawnością umysłową, w tym ze wzmocnieniem pamięci i koncentracji. Ponadto, zaglądając do literatury fachowej, dowiemy się, że orzechy zmniejszają ryzyko stłuszczenia wątroby, chronią w pewnym stopniu przed depresją, a nawet pomagają poprawić nastrój, jak również zwiększają płodność u mężczyzn. W rankingu produktów najbogatszych w magnes nie mogło oczywiście zabraknąć również kakao. Gdy je spożywamy, to zwykle jako jedno porcję stosujemy jedną łyżkę, czyli 10 gramów. W ten sposób dostarczam organizmowi 42 mg magnezu, czyli 11% potrzebnej dziennej dawki. Tu jednak od razu podkreślę, że mowa o prawdziwym dobrej jakości kakao. Nie należy bowiem mylić proszku kakaowego z dostępnymi w sprzedaży produktami typu Kakao Instant, które tak naprawdę zawierają w składzie więcej cukru niż samego kakao. Jeśli mowa o kakao, to nie sposób nie wspomnieć też o gorzkiej czekoladzie, której głównym składnikiem jest właśnie kakao. Im wyższa zawartość kakao w czekoladzie, tym oczywiście więcej będziemy mieli w niej magnezu. Uśredniając, możemy jednak przyjąć, że w jednej porcji gorzkiej czekolady, czyli 20 gramach, co stanowi zwykle 1 piątą tabliczki, znajduje się 35 mg magnezu. Te 35 mg magnezu pozwala pokryć dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek w 9%. Pomimo że na tle wcześniej wymienionych produktów nie są to bardzo duże ilości, to zarówno po kakao, jak i gorzką czekoladę zachęcam, aby regularnie sięgać. Dotychczas przeprowadzono wiele badań naukowych, które jednoznacznie dowodzą, że nasze ciało może istotnie skorzystać na spożywaniu wspomnianych produktów. Dla przykładu naukowcy potwierdzili, że kakao i gorzka czekolada pomagają przywrócić równowagę pomiędzy cholesterolem HDL a LDL, co sprzyja spowolnieniu powstawania zmian miażdżycowych. Do tego produkty te działają hipotensyjnie, czyli pomagają obniżyć zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie krwi. Poza tym, jak się okazuje, osoby, które regularnie włączają do diety te produkty, cechują się mniejszym ryzykiem pojawienia się udaru mózgu o 16%, zawału mięśnia sercowego o 13%, nadciśnienia tętniczego o 11% i choroby niedokrwiennej serca o 10%. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowcy również dowiedli, że regularne sięganie po gorzką czekoladę i kakao pomaga obniżyć stężenie glukozy we krwi oraz zmniejszyć ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2 o 25%. Ponadto, podobnie jak orzechy, produkty te chronią nas przed depresją, jak również usprawniają pracę mózgu. Jak mieli okazję się Państwo przekonać, najzasobniejszymi produktami w magnes są niektóre wody mineralne i produkty pochodzenia roślinnego. Jednak ostatnie, piętnaste miejsce na dzisiejszej liście przypadło produktowi pochodzenia zwierzęcego, a jest nim dziki łosoś. W jednej standardowej 100 gramowej porcji łososia znajduje się bowiem 30 mg magnezu, co pozwala pokryć dobowe zapotrzebowanie na ten pierwiastek w 8%. Liczę na to, że dzisiejszy odcinek okazał się dla Państwa praktyczny i że podsunie on kilka pomysłów, co warto spożywać, aby odpowiednio wysycić ciało magnezem. Warto, aby to właśnie naturalne produkty były głównym źródłem magnezu w naszej diecie. W niektórych jednak przypadkach pomocne mogą okazać się również preparaty z tym składnikiem. I jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć na co zwrócić uwagę, wybierając odpowiedni suplement z magnezem, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Przeniosą się Państwo wówczas do nowego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.